Witajcie w kolejnym fotozwiadzie. Ja mam na imię Jan i mówię do Was z Norwegii. Właśnie dostałem informację, że w okolicy pojawiły się dwa łosie. I za chwilę spróbuję do nich podejść. Wprawdzie jest już dosyć późno i właściwie jest środek tygodnia. Powinienem iść spać, bo jutro muszę wstać do pracy. Ale chcę zrobić dla Was ten film. Pewnie będzie krótki i nie wiem, czy uda się łosie podejść, ale spróbuję. Łosie siedzą tam po drugiej stronie, na szerokokątnym, pewnie nie będzie ich widać. Ja spróbuję iść lekko w lewo i schować się tutaj w krzakach. Nie ma maskowania, jestem w krótkich spodniach, ale nieważne. Myślę, że się uda. Dobra, zbliżam się do tych krzaczorów. Zaraz sobie tutaj gdzieś znajdę miejsce i spróbuję zrobić jakieś zdjęcia. Łosie nadal tam siedzą. Widzę je tutaj w tej luce pomiędzy drzewami. Jak wspomniałem, nie mam żadnego maskowania, ale myślę, że do łosi nie będzie mi ono potrzebne. Spróbujemy się zbliżyć. Dalej nie idę. Nie uciekły. Nadal tam siedzą. Na pewno jakieś zdjęcia uda się zrobić. Trochę tylko meszki gryzą, ale trudno. Od razu mnie nie zjedzą. Spróbuję zrobić jakieś pionowe kadry. Póki jeszcze łosie tutaj stoją. Mam korzystny wiatr. Wieje prosto na mnie. Zresztą widzą, że ja im nie zagrażam. Super, co za spotkanie. Jutro pewnie zaśpię do pracy, no ale nieważne. Chwilę tu z nimi posiedzę. Łosie wyglądają niby na wyluzowane, ale ten mniejszy cały czas mnie obserwuje. Siedzę przy trochę ruchliwej drodze, więc co chwilę jakieś auto przejeżdża.
się troszeczkę. Są bardziej zainteresowane tym, co się dzieje na drodze. Są naprawdę blisko, ledwo mieszczą mi się w kadrze. Coś przepięknego. O. Wyluzowały. Kładą się. Znaczy, stwierdziły, że zagrożenie minęło. Zostałem, można powiedzieć, zaakceptowany lub uznany za niegroźnego. No i co, schowały się. Łosie się schowały. Ja jakieś zdjęcia mam. I to wystarczy. Nie ma co ich denerwować. Jeszcze może tutaj zajrzę. Idę do domu. Wow, co za spotkanie. Łosie nadal tam siedzą, nie spłoszyły się. Obserwują mnie sobie teraz, patrzą. Super, zostawiam je teraz, niech sobie tutaj posiedzą. I jadę do domu. A was zapraszam na kolejne spotkanie w kolejnym fotozwiadzie. Do zobaczenia, cześć. I żeby nie było, że spłoszyłem, łosie nadal tam sobie w spokoju żerują, a zdjęcia zrobione.